Cześć, witajcie w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Ligę Mistrzów FIFA 16. Cię gramy z Hogatym. No, cześć, elo. I ogólnie taka ciekawostka, ten filmik jest nagrywany jako trzeci, a zostanie wrzucony jako drugi. To wszystko przez moją ułomność. Nie spojluj. Dokładnie. Nie spojluj. Ale naprawdę wynik meczu z Realem będzie dla was zadowolony, czyli będzie was zadowalał. 12-0, tak powiem. No. To nie jest przypadkowa liczba. Dwa razy lepiej niż Real, naprawdę. A jakie stroje bierzemy, drugi Furmanie? Czekaj, no ja muszę chyba te wziąć, wiesz, bo ja będę wtedy nagrał na wyjeździe. Najbliższy mecz będzie Legią na wyjeździe. Czyli ten... A ja mam brać ten? No chyba, będzie lepiej, nie? Okej. Okay. Dobra, ogólnie składy takie, jakie są w FIFA, niestety FIFA nie są aktualne, dlatego może być różnie. No i dlatego taki Jędrzejczyk będzie strzelał brameczki na przykład. Na przykład i Jodłowiec też. SPD, najlepszy na świecie. Dobra, pyk, ale tu na treningu zrobiłem, kurde, bramkarza. Miejmy nadzieję, że ciebie też tak będę robił dzisiaj. No zobaczymy. No ja nie kibicuję Sportingowi, bo... A nie kibicuję Sportingowi, no to ja kibicuję Legii. Kibicował teraz Legii, dokładnie. Dobra. Ogólnie możesz powiedzieć, że zacząłeś akcję Legia do wygrania Ligi Mistrzów. Dokładnie, no i powiem wam szczerze, że... Jakby Legia miała taki bilans wszystkiego, jaki ma teraz w moich simulacjach, to by było zajebiście. Ale niestety 6-0 zobowiązuje, nie? Dokładnie. No kurde, jak mu zabrałeś piłkę, ty magiczny. Słuchaj, no jestem magiczny Pryjowicz. Dobra, no, pięknie. No wziąłem i zabrałem. Duda, którego nie ma. Znaczy, no... No nie! Brawo bramkarz! No nie! Brawo bramkarz, dokładnie. Ale mam nadzieję, że bramki przynajmniej będzie bronił. Miejmy nadzieję. Niż wybijał piłkę. Ogólnie... A co jest? O Jezuś! No co ogólnie? Ogólnie ten mecz chyba będzie najbardziej prawdopodobny, że Legia przynajmniej zremisuje. O Jezu. Dlaczego ty masz tutaj... Nie! Kto to? No, polski Zlatan. Pryjowicz. Niby polski, nie polski, niby Zlatan. Nie Zlatan, dokładnie. Dobra. A może Carvalho. Carvalho? Za moich czasów Carvalho jeszcze był biały. I grał w Chelsea. Ale chyba na obronie. W Błocko po uszy. Pięknie. Oglądałem dzisiaj na YouTubie taki kartunowy ten. Ej, spalony. Obejrzyj to! Widziałem taki kartonowy joke, że było dwóch chłopców białych i był tak jakby czarny i oni mieli uwalone twarze, nie? Aha, że no. Niby zjedli coś tam. Kto zje czekoladę? Czas... No. On. A widziałeś to? Widziałem, pokazałem na Murzynka pięknie. Dawaj, go! Go bramka! To nie, go, no go, bramka! Go, bramka! No i kurde! Nie! Brawo! Szatanie ty! Pierdziele. Co to za growl? Oj, leży tam! Nie! Serża się nasłuchał, kurde! Cudem? Jakim cudem to miałby to... Jest 1-1! To miała być bramka! Ja nie widzę tego... Kucha, dobrze kucha! Jest 1-1 dla mnie. Dla mnie jest 1-1 w tym momencie. Dokładnie. Kosa tam. Klusek. Brawo, go, Klusek. Kosa. A ten Sportnik ma fajną formację, bo jak atakujesz, to nie ma nikogo w ataku, a jak bronisz, to nie ma nikogo w obronie. Dzięki. Miejmy nadzieję, że na zwykłym meczu też tak będzie, nie? Ojej! No ty kosisz, ziom. Ej no! I teraz faul zaliczyło! No chyba was coś... I to pasdan. No, nie, Klusek, co? Czemu w takiej sytuacji? Przecież strzeliłem bramkę, 2-1 powinno być. No właśnie, jaka akcja była? Ty sfałowałeś ziomka bez piłki, ja w tym momencie zrobiłem piękne dośrodkowanie na pięknego, niekrytego ziomka, który strzelił piękną bramkę z główki i oni mi dają faul w tym momencie? Nie no, że Bóg tak chciał. Bóg tak chciał. Ja, nie ludzie, to ostatni chyba mój mecz w tej FIFA, bez kitu. Nie ludzie, to są nie ludzie, bez kitu. Ale w ciągu 10 minut gry już powinienem mieć dwie bramki. Ja pierdziele, nie, jak nie zwykle wierzę. FIFA dostarcza kupy śmiechu. Dzięki, no, nie jest tak do śmiechu. Kurde, nie mogę. Podanie do kamerzysty. Zawsze na profsie. Żeby było dobre ujęcie. Dokładnie. Masz, to będzie w the best of. Nagraj to. O, Jędza, dawaj, go Jędza.
Och, aż mi się w głowie zakręciło od tego śmiechu. Śmiechom nie było końca. Dokładnie, karuzela śmiech. Dawaj! No nie, dobra. No nie! No gdzie? No naprawdę? Nie, rozpalony chyba był. Chyba schabowy, nie. Schabowy. Chyba nie. Schabowy, schabowy, dobra, schabowy. A! No co, co to, co to się stanęło się? Co on w ogóle zrobił? Naprawdę! Naprawdę! Ja nie widziałem, tego. No, ja nic nie zrobiłem nawet, a on w niego wbiegł! Ja chcę to zobaczyć. No ja, ale ja nic nie, ja biegłem po prostu dalej tym zawodnikiem w lewo, odbiegłem, patrz twój! Go potrójny chciał zrobić i mu nie pykło. I powiedzcie mi, że ten mecz nie jest Pro Legia, po prostu. Nie, football must win. O Boże, o Boże, o Boże! Klusek, dobra. Nie, klusku! Uff! Ja pierdzielę. Dwie bramki nie zaliczone, jakiś faul z dupy! Co to jest, gro? Legia sobie kupiła jedno zwycięstwo. Ja pierdykam, całe miasto zrzuciło się na wygraną. I ofiarowało. Można powiedzieć, że to nie zasługa tylko samego klubu. Hanna Gronkiewicz-Waltz oddała klucz do miasta Sportingowi. Znowu Crowley, Jezu, bogaty szatun się w tym meczu. No nie, po prostu nie wierzę. Iść ty szatunie. Nie wierzę, no ale mamy kawałek. Nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Nie wierzę. I jeszcze, nie pamiętam o jakim przekleństwie, bo to wiesz, metalowe to musi być ostre. Co się dzieje? Co się dzieje? To był rikoszet. 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 Wow! Ten co to... MLG! Jakbyś jeszcze w tle nogi wkusił. Jeszcze aut tylko. O Jezu. Aha, jeszcze aut, którego nie dotknę. Aha, super. Tak, co się dotknę. Stanie, gdy kluskowi dam? Ten zwód był zwodniczy, można powiedzieć. No zobacz, to magia kina. Ale ty chyba nie grasz na czas. Nie! Wcale drogę! Jest! Brawo! Go! Go! Go wcisk! Nie! Piękny zaraz wcisk! Zaraz się zemści! Szao Mario! No i czemu ty plecami, ziomek, stoisz na dośrodkowaniu? No to ja nie rozumiem tego. Dobry mu... O ty, Brianie! Ojej, ojciec! Silva to był. Wszystko ja! Macie. No nie! Ty, Jean Mario. Juan! Brawo. Jean Mario. No co oni robią? Jar Mario. Jar Luigi. Pyk! Jar Luigi, że na połą. O Boże. Okej. No nie wytrzymie zaraz chyba. Coś. Ja wezmę i nie wytrzymie. Pyk no tam. Wezmę i nie wytrzymie po prostu. No dlaczego danego? Wow! Co za kop! Do przodu, chłopcy! Staną sobie tak. Niech przeleci. Takie, moja! Ha! Żartowałem. Jednak nie, sorki. Prawo Pascala, kto wybił ten... Dokładnie. Pyka! Ojej! No gdzie ty zagrywasz ty? Ej, wiesz co? Wiesz dlaczego ty nie wiedziałeś, jak ja zagram tę piłkę? Bo nawet ja nie wiedziałem, że ten zawodnik tak ją zagra. To ja muszę w ten sposób chyba grać właśnie w takim meczu. Napałem muszę wszystko. Używać zagrań, o których sam nie mam pojęcia. Dawaj! Dobra. Chabaj go tam, chapaj, kurde. Kuchę, dawaj jakąś tam. Jakiś obiad, poczekam, jakiś obiadek. Ugotujesz mi coś? Kucharczyk. Kucharczyk, dawaj! Co on zrobił? Dawaj tu! Brawo, Leszczuk! Proszę państwa, to była jeszcze akcja do bramki. No. Do twojej. No, jak widać, tak. Ale dalej. Jezu, czemu ten zawodnik wygląda, jakby sobie wyszedł spod monopolowego i... Ej, panowie, ja nie mam też zagrać. I teraz tak kopię, kurde, najebany ludzie jest pełna rozumu. Co to za zmiany? Ojej, aż mi myszka weszła na... No, tyle zmian. Tyle, a lot of zmiany. Dobra, wyczekane. Ale go przekiwałeś. Dobra, dawaj tu. Ojajaj! Ojajaj, karamba! Karamba! Jędza! Dobrze, jędza!
Ej, ale nie ma, no ty masz Jędza, jego nie ma tak naprawdę w tym zespole już. Wow! Jaki fart, że ten zawodnik odbił plecami. On wygląda jak pracownik Taco Bell. Taco Bell! Taco Bell! Nie widziałem piłki. No, w końcu! Muszę strzelić ci 3 bramki, żeby jedną zaliczyło, po prostu. To jest dobry bilans. No i co on zrobił? Jajeczko! Nie interesuj się. Nie twoja sprawa. Nie twoja sprawa. Nie twój zasrany interes. Brawo! Oj, jakiś Joe, to jest Beskidz, to jest Joe Mario. Joe Marian. Borysiuk. Kucha! Dobra. Co? O fuck! Prawie go zgwałcił. Środkiem! Faule! Jaki faule? Taki faul, że zaraz ci najadę na mordę, kurde! Chyba nie. To będzie faul Andrzej. Wtedy. Andrzej Duda! To się uda! Dobra, halo, panowie w obro... Wow! Wow! Co? No, ja nie wam, jakby to wpadło! Dame! Dame! Nie! Nie! Dame! No, gdzie jest obrona? Gdzie jest nogowy? Nie! Dame! Powinno być 3-2 w tym momencie. Ale co ten Prijowicz tam z tą piętką, to jakby to wpadło? Kurde, oni grają lepiej niż w prawdziwości. No bo to są stare składy. No właśnie, starym składem to Legia by była mistrzem w Lidze Mistrzów. Pyk. Ale nie w tę stronę, proszę, ale proszę pana. No co on zrobił? Co ten Nikoliś główką maniak? No Gutierrez, dawaj nowe opony, tylko od Gutierrez. Gutierrez, dobre lata. Dobre opony, tylko od Gutierreza. No. Dobre opony, kolega. Kolega, temacik. Gutierrez. Dobry temacik, Gutierrez. No shoot. No shoot, ale Gutierrez, dobry wow. Temacik. Dobry temacik, Gutierrez. Wow, widziałem ten podaż, tylko za wcześnie odbiłem. Kurde. Okej. Okay. On się szykuje do strzału, proszę państwa i... Po obrońcy. Klusek. Po klusku mu poszło. Okej. Okay. Dobra, pyk. Weź to wbi... No i gdzie z tą nóżką? Tak to do panienki możesz, a nie... Nie kop tak tej piłki! No i nikt nie biegnie do piłki. Najlepiej ustawcie mi czwartego obrońcę zawodnika, który dostaje tutaj panowanie. Pyk! Dzień dobry! Zostaw mnie to. No, no może, no... Ja? Będzie. Będzie to dla gol. Mnie? Będzie gol. Dziś w klubie będzie go. Tej, dziś w klubie. Czemu dostałem znowu jakiegoś zawodnika z dupy? Z dupy! Dawaj. No, no jakie faularze po prostu najgorsze. Weź sobie zmień nazwę klubu nie na Legia, tylko na faule. A! W Legia. Dlaczego on tak to zrobił? No co tu jest? Ja w to nie wiem. Ta Legia jest jakaś overpower w tej FIFA chyba. Nie, no Legia jest dobra, słuchaj, o co ci chodzi? No tacy dobrze nie byli ostatnio. No starali się, starali. Twój typek w ogóle wybijał piłkę, jakąś drugą, która się znalazła nagle dziwnym trafem, chyba z Orlika wypadła. tutaj na stadion. Cicho, no to, że grałem obok, nie znaczy, że z Orlika. A może no. Właśnie znaczy. Jest. No... ja to nie wierzę, po prostu. Sporting Pinball chyba. Ja nie wierzę, nie, no bo... Spalony! Spalony! Ale bramkarz w końcu zaświecił interwencją. Bramkarz pierwszą piłkę skleił na rękawicę, można powiedzieć. Invertencją skleił. Skleił. Sklejopę! On skleja japę zawsze, zamiast rękawice. Sklej tą kremówkę, kurde. Dobra, go. No, piłka. No, gdzie mi z... No nie, no przecież tak nie ma w prawdziwości. Dwóch tam się wyjebał. Idziemy. No nie, no czemu mi wybił ten bramkarz? Ja chciałem akcję bramkarzem rozegrać. Kurde, to spaliłem, że nie strzelałem w sumie. No Borysiu, giń tam, kurde. Czy giń, daj, motherfucker, daj. Daj! Ty. No... I się podrzucił. Czemu ci obrońcy są zawsze kuźwa szybsi
od napastników szybkich. Ale tylko jak są w przeciwnej drużynie oczywiście, ci obrońcy. W mojej to są wolniejsi jednak zawsze. Okej. Okay. No dobra. Żółta! Kartka! To żółta? Tak jest, ja żółta. Bo mu się wpierdoliłem w klejnoty. Dlaczego to zrobiłeś? No i gdzie ty? No nie, no ta gra jest jakaś przekupiona, bez kitu. Ten mecz w sensie. Ta gra. Przekupiony. Wow! Boże święty. Nie, no to było dobrze, było miło. Nie wierzę. Było miło. Strzały 10 Sporting. Z czego dwa w bramkę, do bramki nawet wpadły. O, a czy nie wpadły? No, przecież wpadł, kurde. Światło, nie, na bez kitu. Jak do środkowanie było. 11 strzał. Ten sobie, tak o, dotknie piłeczki. Jak Mefistofeles. Mefisto! Kurdek! Jezu, jakieś, co mi się włączyło? Jakieś porady chyba mi się włączyły właśnie. Nacisnąłem gałkę muszkatałową. Niestety. To weźcie ręce z gaci wyjmij, kurde. Go, teko. A. Teko. Teko to na tych, na tekach. Teko, Bel. Eko na tekach. No i gdzie, no patrz, no gdzie są moi zawodnicy? Gdzie są moi zawodnicy? Pyk! Ledwo, nie, ja już nie wierzę w ten mecz. Nie, ja jestem stiltowany od 19 minuty, kiedy powinienem dwie bramki już mieć strzelone. Ja przepraszam bardzo, ale wymęczyłem tego gola. Nie mogę powiedzieć, że nie. No ale co z tego, jak ja gram tak, że kurde ci zawodnicy, no strzelam bramkę, to mi nie zaliczają. No to pozdro, jak ja mam grać normalnie? Hashtag przekupione. Jak ja mam grać normalnie? Tytuł odcinka, hashtag przekupiony. Legia z pierwszego. Jesus. No go! Dupa tam, nie go, masz tam. Go na 4. Połamane nogi, nie zagrasz w meczu z Realem, frajerze. Ja pierdzie, ale nie falujesz. Dobra. Ej, co, to był finał. Boże, to był finał. Legia mistrzem mistrzów mistrzostwa. Yeah, yeah. Teraz Legia krzyczą kolos. Dobra. Dobra, więc według naszego bilansu w tym momencie Legia ma 4 punkty. Ciekawe, jaki będzie mecz z Realem. Coś czuję, że będzie remis. Ale no nie wiem, zobaczymy wszystko, zobaczymy. No Real jest jednak troszeczkę trudniejszym przeciwnikiem niż Sporting. Dokładnie. Lekko. Dobra, jeśli chcecie więcej symulacji gimnastycznych, zapraszam do Hogatego, gdzie nagrywaliśmy parę meczyków. Także wyjdźcie na niego, zostawcie łapkę w górę. To było na tyle. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się. Hello.